Ring walny, pierwsze starcie. Kategoria do 69 kg. Właśnie rozpoczęła się walka pomiędzy Kacprem Kuligowskim i Złotych Kadrzyś Kujawski. To jest ten zawodnik w czerwonym kasku. A jego rywalem jest chyba faworyt, Rafał Perczyński, hetman Białystok. Tak. Niebieski narożnik, niebieski kask. Świetnie się prezentował Perczyński do tej pory. Do tej pory widziałem jego tak, dwa pojedynki. Dobrze wyszkolony technicznie, stara się boksować na dystans. Ładnie schodzi z odwrotnej pozycji. Co? Dwóch braci Perczyńskich boksuje. W tym turnieju jeden tylko boksuje. Proszę, już bezpośredni lewy prosty. Podobały mi się w poprzednich walkach te kontry z lewej. I to podwójne kontry. No i na dystans oczywiście on boksuje. Nie wdaje się w żadną bijatykę. Ale co chciałem powiedzieć, że podoba mi się, że znowu mamy miejscowość. Łokietek Brześć Kujawski. Czyli proszę, z takich mało znanych klubów są już zawodnicy, którzy dochodzą do finału. Czyli dobra praca idzie w tych mniejszych ośrodkach. I jak tak będzie, to powinniśmy być spokojni, że powinno być coraz lepiej z tym naszym boksem amatorskim. Jeśli chodzi o Kacpra, to obserwowałem jego dotychczasowe walki. Technicznie jest to zawodnik ułożony bardzo solidnie, ale na pewno umiejętnościami ustępuje Rafałowi Perczyńskiemu. Na pewno nie można mu za to odmówić serca do walki, bo on miał ciężkie przeprawy do tej pory. A mimo to wygrywał, bo był aktywny, bo walczył do końca. I potrafił po prostu te kryzysowe momenty przetrwać. Zawsze dawał siebie 100%. Na pewno postawi dzisiaj także twarde warunki Rafałowi. Kacper jest trochę niższy. To mu trudniej dochodzić do Perczyńskiego. Ale nawiązuje, stara się przynajmniej nawiązać wyrównany pojedynek. Atakuje, może trochę chaotycznie, prawda? I stąd... No, znowu bezpośrednie, tak, potężne ciosy z prawej lewej ręki Perczyńskiego i to dochodzi. Jak zawodnik z dalekiego dystansu chce atakować, to niestety nie dochodzą te ciosy. Kuligowski powinien dążyć do pół dystansu, tak. Tak. No, na razie nastawia się na te akcje do skoku. No, a wiadomo, egzaminu. Tak, a Perczyński będzie go kontrował i to robi. Atak Perczyńskiego, tak, no. Wiadomo, był dokładniejszy Perczyński, te ciosy były wyraźne, Kacper starał się tymi sierpami, nie zawsze to dochodziło, ale ambitnie idzie do przodu, chce jakby wyrównać tą przewagę. To nie jest zawodnik, który się podda, nie. Będzie przegrywał runda za rundą, minutę za minutą, do samego końca będzie szukał swoje szanse. I trzeba przyznać, jest silny fizycznie, ma siłę. Jak to widać po jego budowie ciała. Także przeciwnik musi uważać na jego cios. Ale Perczyński doskonale wie, co Perczyński, robi. Tak. Nie podejmuje zbędnego. Nie. Żadnej wymiany. Garda wysoko i ciosy proste. Praca nóg. No, te poprzednie jego pojedynki podobały mi się. Wygrał przekonywująco, bez żadnych problemów. Tak właśnie boksując. Próbuje atak, ale nieudany ten atak. O, teraz. Odpowiedział się, odpowiedział. Tak. Przymierza się do prawego cały czas Kuligowski. Ładnie złapał go tym lekkim prawym sierpowym kontrującym. Odchodząc do tyłu Perczyński. Najważniejszy w jego arsenale mimo wszystko będzie ten bezpośredni lewy, również podbródkowy, tak jak widzieliśmy przed chwilą. Tak. A Kuligowski próbuje te zamachowe, no to trzeba być bliżej przeciwnika, żeby trafić. To prawda, on no, w ataku też ma tendencję do zapominania o obronie. Odkryty, jest tak, odkryty, no a wtedy ten kontruje, Perczyński, to wszystko dochodzi.
Peczyński wpadł, nie powinien wpadać, nie powinien w ogóle wdawać się w walkę w półdystansie. No. Teraz ciekawa wymiana. Obustronna wymiana ciosów. Bez pomysłu są te ataki Kacpra. Zauważyłem, że on sobie lepiej radzi właśnie, kiedy dochodzi do takich wymian. Czasem uda mu się zahaczyć lewym sierpowym. Tak jak chociażby teraz. On już wczoraj mi tym imponował, że każdą akcję, jaką przeprowadzał, kończył lewym sierpowym. I teraz doszedł ten sierpowy. Och, och, straszny cios, ale na plecy. No, teraz znowu. To, co mówiłeś, ten, co mówiłeś o tym lewym sierpowym. Doszedł. Rzeczywiście kończy akcję lewym sierpowym i dochodzą, że też Perczyński nie potrafi odejść albo bliżej prawą rękę trzyma. Bo to niespotykana akcja. Rzadko zdarzają się zawodnicy, którzy kończą akcję przednią ręką. Najczęściej jednak Mańkut kończy akcję lewą ręką, a zawodnik walczący z naturalnej pozycji prawą. I to jest właśnie sposób Kuligowskiego, dzięki temu lewemu sierpowemu widzimy go dzisiaj w finale. Tak. No, jest silny, to trzeba przyznać, silny. Trochę wyrównała się ta walka. Wyrównała się walka, ale... Jednak ze wskazaniem na Perczyńskiego. Na Perczyńskiego, po dwóch rundach tak. No, zobaczymy. Kolejny dobry pojedynek zacięty. Kibice lubią właśnie takie pojedynki. Na niezłym poziomie stoją dotychczasowe walki. A nie, no nie ma co ukrywać. Najważniejsze będą te walki w najwyższych kategoriach. Tam jest zawsze najciekawiej. Tak, tak. No, że radzimy się nie rozłączać. Siła ciosu większa i tam każdy cios to się czuje. Przypominamy, to jest finał w kategorii do 69 kg. Kacper Kuligowski to jest zawodnik, którego w tej chwili nie widzimy. Czerwony narożnik, czerwony kasku, a jego rywal na naszych ekranach właśnie wyszedł, Rafał Perczyński z Hetmana Białystok. Trzecie starcie. Spodziewamy się ataków Kacpra, prawda? Jeżeli chce wygrać tę walkę, no, to musi spróbować. Sił to mu nie brakuje. Siłę ma. Jeszcze, żeby był dokładniejszy. No, ale niestety ma dobrego przeciwnika. No, teraz lewym sierpowym. No, gdyby tak miał jak... w swoim arsenale coś poza tym lewym sierpowym. Ale to no tak, nie, tak Perczyński to kontroluje, tak. Trzyma na dystans. No, nie powiem, tak, nie wdaje się. Cały boks Kuligowskiego sprowadza się do chaotycznych ataków kończonych i lewym sierpowym. I przy zejściach Perczyńskiego nie ma szans, żeby trafił. Oj, to wpadł. Ja też odnoszę wrażenie, że Rafał jest odrobinę poirytowany, bo w pierwszych minutach radził sobie znacznie lepiej niż teraz. No, ale zainkasował w drugiej rundzie parę takich silnych ciosów. No teraz już Kuligowski już troszeczkę wpada, tak. I schodzić z linii ciosów. O, teraz lewa bezpośrednia znowu prawy, lewy. Złapał prawym, przyspiesza teraz tak. Perczyński. Mimo, że z defensywy. Krótka przerwa, rozwiązało się szurowadło Kuligowskiemu. Ale to jest moment. Na razie obraz walki od pierwszej rundy się nie zmienia. Kuligowski stara się zaskoczyć jakimś silnym ciosem Perczyńskiego.
No a ten trzyma go na dystans, zejścia, unika tych ciosów i kontruje cały czas lewym prostym. To już jest końcówka tej walki. Co u Perczyńskiego dobrze. Owszem, zadaje ten lewy prosty kontro, ale również złapał idą go serię. Teraz. Tak, złapał ten. No i to musiał to odczuć ten cios. Ale Kacper chyba nie ma już siły na ponowienie tego ataku. Już obaj są zmęczeni. Ale proszę, co za ambicja. Cały czas do przodu i stara się jednak zaskoczyć Perczyńskiego, co mu się niestety nie udaje. Poza tym w trzeciej rundzie widać, te ciosy nie są tak szybkie, nie są tak szybko zadawane. Już wolniejsze, wiadomo, zmęczenie wychodzi. Dopiero w tych ostatnich 10 sekundach walki dwa razy Kuligowski trafił prawym prostym. Wcześniej przez tyle minut nie widzieliśmy tego ciosu w jego repertuarze. Oczywiście, to nie zmieni werdyktu walki, ale jednak to świadczy, że dobrze przygotowany zawodnik i właściwie cały czas w natarciu był. Trochę za daleko stał w tym dystansie i próbował z dalekiego dystansu i te ciosy, no niestety, próby powietrze nie dochodziły do celu. No ale miał dobrego, świetnego technicznie Perczyńskiego, którego trudno było trafić. Sędzia ringowy zaprasza zawodników do siebie i za kilkanaście sekund wszystko stanie się jasne. Ja myślę, że jasne jest już teraz. Tak, ale poczekajmy, lepiej to, bo to będzie. Różnie to bywało.